Witajcie, moi kochani. Witam Was dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie w kolejny wtorek, w kolejny poranek. I dzisiaj, no przyznam, że nie czuję się tak bardzo źle jak ostatnio, więc mogę swobodnie sobie z Wami rozmawiać. Powiem Wam, że próbowałam nagrać dzisiaj już 3 razy vlog. Chciałam poczytać książkę. Chciałam poczytać tą książkę, którą, nie wiem, czy wszyscy słyszeli. Ja czytałam właśnie tę książkę, ale złapał mnie taki kaszel w trakcie czytania, że musiałam po prostu odłożyć ją na bok. Więc postaram się do Was mówić swoimi słowami, bo przyznam, że w momencie, kiedy był vlog właśnie taki, ten a la audiobook, to były różne głosy. Były też takie głosy, że miło się słuchało, fajnie, ale wolimy jak mówisz, Grace, swoimi słowami. Okej, dobrze, więc dzisiaj, moi kochani, co my dzisiaj sobie tutaj, dobra, w telewizji zobaczymy, co my sobie dzisiaj zafundujemy. No, niby jestem na niebiesko, powinien być może i Angel, ale już był ostatnio. Nie wiem, co tu dzisiaj, nie chce mnie się już tam wstawać po te... A, dzisiaj zostaniemy sobie bez perfum. No, ci, którzy mnie słuchają, którzy są moimi wiernymi widzami, wiedzą, że dzisiejszy dzień jest, no, takim przedpremierowym dniem, że jest wtorek, a na środę było planowane już rozpoczęcie moich badań klinicznych. No, zobaczymy. Jeszcze informacji, moi kochani, nie otrzymałam takiej konkretnej. Jeszcze nikt do mnie nie dzwonił, więc pochwalić się nie mogę. Ale już tyle wytrzymałam, więc chyba już teraz to wytrzymam. Były kryzysy, mówiłam Wam. Ten kaszel nie jest od suchego powietrza. Ja, wiecie co, domniemywam, że ja musiałam gdzieś załapać jakiegoś wirusa, bo ja miałam taki właśnie kaszel, miałam rok temu, jeszcze właśnie nie pamiętam, czy przed diagnozą, chyba już po. Zaraziłam się od dzidziuńka małego, który tam był lekko przeziębiony, i powiem Wam, że bardzo miałam kaszel, no takie, że się dusiłam po prostu, tak jak teraz. I poprosiłam lekarza do siebie tutaj, do domu. No i powiem Wam, że lekarz powiedział, że to jest właśnie jakiś chyba wirus, nic tu, żadnych leków, żadnych antybiotyków, że jedynie tylko takie tam właśnie do ssania, do płukania, inhalacji. Ja nawet miałam taki przyrząd właśnie do inhalacji z taką maską. I słuchajcie, zaczęłam szperać w szufladzie i znalazłam właśnie tymianek, i znalazłam jeszcze taki, o, taki, teraz do góry nogami jest, nie, takie pastylki, i już sobie, słuchajcie, te pastylki używałam wczoraj. No i muszę przyznać, że noc przespałam całkiem spokojnie, nie miałam właśnie takiego kaszlu.
Być może rzeczywiście gdzieś może załapałam takiego gardłowego wirusa, bo to jest taki dziwny właśnie, o, tak, żołądek, aż mi się wymusza mi taki odruch kaszlu, który nie jest jakimś, wygląda tak, jakbym się zmuszała do tego kaszlu. Taki dziwny. No i właśnie nie będę teraz na wizji, wiecie, no tutaj brać tych pastylek. Nie będę, bo muszę do Was mówić, ale zaraz po filmiku na pewno sobie te pastylki zażyję. Nie mam konkretnego tematu, bo wiecie, jestem cała podekscytowana, chociaż nie, właściwie to wiecie co? Szczerze mówiąc, jakbym się tak zastanowiła, to nie jestem podekscytowana, nie. I powiem Wam, że o, że tak się jakoś uspokoiłam, tak już jakoś nie gnam, tak pomyślałam, będzie co ma być, będzie co ma być. I spokojnie sobie, słuchajcie, spokojnie siedzę, czekam, nawet nie czekam, tak jakoś zlekceważyłam trochę to całe już czekanie, bo już miałam dosyć tego czekania i przeszłam, o, przeszłam do porządku dziennego. Tak, przeszłam do porządku dziennego. To badanie, które mówiłam Wam ostatnio, co właśnie dzwoniłam do lekarza, żeby poprosić, żeby było szybciej, okazało się, że w tym dniu, w którym ja miałam to badanie i nie, ja zadzwoniłam na drugi dzień. Nie pamiętam właśnie, czy w tym dniu? Chyba na drugi. Żeby właśnie przyspieszyć opis. Okazało się, że tak, na drugi dzień. Okazało się, że w tym dniu, kiedy właśnie lekarz miał opisywać, nie przyszedł do pracy. Wiecie co? Po prostu mnie już ręce opadają z tymi przeszkodami, jakie ja tu mam. Już mi po prostu ręce, już się śmieję z tego, już mi się nawet nie chce, słuchajcie, specjalnie tym, no, przejmować. Nie przyszedł do pracy. No, nie przyszedł, miał zapewne jakiś poważny powód. No i dzwoniła tam do niego pani doktor, moja, i miał specjalnie przyjechać. Przyjechać chyba, nie wiem, czy na 20 do szpitala i dokonać dla mnie tego opisu. Czy dokonał, nie wiem. Dowiem się dzisiaj, bo dzisiaj, o, co jeszcze? Wczoraj dostałam, przyszły wreszcie te próbki. O, już zostały odebrane. Bym Wam pokazała, jak to wygląda w takiej formalinie, takie małe kosteczki. Znaczy nic nie widać, jest tylko taka plastikowa, hermetycznie zamknięta, ale nie mam już, bo no, wysłużyłam się pomocą i zostało zabrane i zawiezione do pani doktor, do szpitala i do tego działu, do tej kliniki bo to musi być właśnie odesłane do sponsora. Także zrobiłam wszystko, co miałam zrobić. Próbki, które były wysłane do badań genetycznych, wróciły. Kurier mi przyniósł pod drzwi. Zostały teraz, przed sekundą pojechały do pani doktor. No i czekamy. Zobaczymy, co będzie dalej. Miałam kryzys, mówiłam Wam w filmiku o bólu. Właśnie wczoraj mnie tak opuścił troszkę i tak powiem szczerze, że mnie tak właśnie nie bolało. I dzisiaj, dzisiaj też nie czuję tych, wiecie, takiego zażynania, takich tych wszystkich strasznych
dolegliwości, o których Wam wczoraj opowiadałam. Znaczy, czuję cały czas, ale nie są tak dotkliwe, jak ostatnio. Nie mogłam siedzieć, nie mogłam się skupić, no nie mogłam nic robić. Także nie wiem, co tam się dzieje w tym moim organizmie, czy może, tak jak domniemywałam, może mój układ odpornościowy zaczął jakoś działać, bo to wiecie, różnie jest. Raptem układ odpornościowy się, nie wiem, naprawi ni stąd, ni zowąd i zacznie działać i zacznie sobie radzić. Za ciepło mi jest w tym żakieciku. O czym by tu dzisiaj z Wami porozmawiać, bo tak lubicie ze mną słuchać mnie, moich osobistych wywodów, o czym by tu porozmawiać? Może porozmawiamy sobie o występowaniu na YouTube. Występowaniu na YouTube. Oglądam czasami inne filmiki, czasami czytam komentarze i powiem Wam, że zauważyłam pewną rzecz, że mają powodzenie właśnie takie filmy, takie a la życie codzienne. Od wstania rano do takie wiecie, Big Brothery. Był taki jeden filmik, gdzie kobieta czytała pytania, które zadawali jej widzowie. I powiem Wam, że w tych pytaniach, te pytania były tak osobiste i nie tylko o nią, tylko o jej dalszą rodzinę, bo ona tam pokazywała swoją rodzinę, dalszą, bliższą, dalszą. I widać, że ludzie są żądni takich właśnie sensacji, opowieści. Ale o czym to świadczy? Świadczy to, myślę, o tym, że właśnie taka zwyczajność, taka normalność jest dla ludzi ciekawa. Ludzie ciekawi, dlaczego ten z tą był, a już nie jest. O, ci się rozwiedli, a może ktoś kogoś zdradził, a kto kogo zdradził. I takie właśnie bardzo osobiste, często zwyczajne, życiowe tematy, widzę, że mają zainteresowanie, Ale no, czy to ganić, czy nie ganić? Nie, myślę, że to jest natura człowieka. Zobaczcie nawet, jak ogląda się z przyjemnością różne filmy. Często ogląda się właśnie filmy takie oparte na autentycznych wydarzeniach, na jakiejś biografii, na czymś, co się wydarzyło naprawdę. Są bardziej ciekawe dla wielu, wielu właśnie oglądających. I dobrze. I wtedy widzicie, no, ludzie lubią oglądać cudze życie. I nie widzę w tym nic złego, dlatego że cudze życie, jeżeli jest przedstawiane nie jako wyreżyserowany, wymyślony film, tylko jest autentyczne. Ludzie czasami się porównują, ludzie czasami widzą siebie w takiej roli. Na przykład Marilyn Monroe, tutaj mam nawet na tapecie właśnie program o Marilyn Monroe, ale to jest taki, wypowiadają się ci, którzy byli z nią blisko, którzy ją znali, no po angielsku, więc nie będę tu, zresztą albo mówi on. Ale do czego zmierzam? Do tego, że mnie też, powiem Wam, nawet bardziej interesuje taki film o Marilyn Monroe, jaka ona była naprawdę,
aniżeli ten wyreżyserowany film, w którym oczywiście pięknie wygląda, pięknie gra, wspaniałe komedie, wspaniałe romantyczne filmy. Ostatnio właśnie oglądałam film, który był zrobiony na faktach autentycznych, ale grała inna aktorka, właśnie Merlin. I wiecie co? I no, film pokazuje, że ona była jednak bardzo nieszczęśliwa. W zasadzie to, wiecie, jak można by króciutko ten film zrelacjonować? Właściwie to tylko jej wizyty na plan, w kółko się spóźniała, cały czas tylko leżała w łóżku, cały czas tylko łykała te prochy nasenne i cały czas spała, piła. W momentach, jakby trzeźwiała, to szła na plan. Takie smutne to życie przedstawili. Smutne. I wiadomo, ona miała problemy psychiczne, ponieważ miała może po swojej matce jakieś odziedziczone właśnie w mózgu takie właśnie psychiczne jakieś konflikty. Ale zobaczcie, jak to jest. Dla ludzi była seksbombą, była no, jakby dzieckiem szczęścia, a tak naprawdę była bardzo, bardzo nieszczęśliwa. I mnie osobiście też przyjemnie ogląda się takie właśnie filmy realistyczne, czyli filmy o życiu Marilyn Monroe, o życiu Michaela Jacksona, który też uważam, że był nieszczęśliwy. Był nieszczęśliwy. Starał się oczywiście te dzieci w specyficzny sposób zostały poczęte i przez niego znaczy uznane, ale tak się zastanawiałam, czy warto w życiu właśnie być taką gwiazdą Hollywood, czy gwiazdą właśnie piosenkarzem. To jest ciężka praca. Jest dużo stresu, jest dużo właśnie takiego popędzania, jest dużo problemów i bardzo dużo osób ma problemy ze snem. Ze snem. Zauważyliście, że niejedna aktorka, aktor, tacy, którzy się wybili, mieli problemy ze snem. Jedynie na przykład Sophia Loren, która miała jakby ułożone to życie, miała męża, miała taką komórkę rodzinną stworzoną i to było troszeczkę dla niej właśnie bardzo, bardzo no, takie szczęście. I miała zapewnioną tą normalność. A Marilyn Monroe nie stworzyła tej komórki. Bardzo pragnęła mieć dzieci. Poroniła. Jeden mąż, drugi mąż, trzeci mąż. Kochankowie. Nie miała szczęścia dziewczyna. I tak samo Michael Jackson. Myślę, że to jego nieszczęście wywodzi się z dzieciństwa. Z dzieciństwa. I tak się za nim ciągnęło, aż myślę, że w końcu go po prostu wykończyło. Te proszki nasenne, te ciągłe, takie silne, psychotropowe środki go po prostu wykończyły. Więc jaki z tego, moi kochani, wniosek jest? Myślę, że wniosek jest taki, że szukajmy szczęścia nie w sławie, nie w blichcie, szukajmy szczęścia w rodzinie, w rodzinie. Powiem Wam, co ostatnio zrobiłam. Ostatnio w telefonie jest taka funkcja, gdzie można nagrać dźwięk. Ja mam tam bardzo, bardzo dużo właśnie różnych
zakodowanych takich dźwiękowych informacji. I zaczęłam sobie, słuchajcie, przeglądać informacje sprzed rok, dwa, trzy, sprzed czterech lat. I na przykład słuchałam, jak uczyłam się angielskiego, bo ja się nagrywałam. Jaki akcent, jak starałam się tak melodyjnie mówić. Potem znalazłam nagranie, nie w tym miejscu, w drugim takim moim miejscu, miałam takie pięknie ptaszki śpiewały i właśnie o trzeciej nad ranem nagrałam takiego śpiewającego ptaszka. Potem ja powiem Wam, że kiedyś zrobiłam taki prezent dla kogoś, wymyśliłam słowa do znanej melodii. I to był prezent urodzinowy. I też właśnie się nagrałam, bo to śpiewałam. No, śmieszne troszkę, ale fajne, fajne to było. I sobie tak przeglądałam. I miło jest tak, wiecie, za jakiś czas wrócić do tych momentów, które już minęły, a w których człowiek był właśnie bardzo zadowolony, szczęśliwy. I co zauważyłam? Zauważyłam, że zmieniamy się. Człowiek żyjąc, nawet jego sposób mówienia, no muszę Wam powiedzieć, że ten angielski to rzeczywiście nieźle tam nawet mówiłam, a teraz już dużo zapomniałam. Nawet już teraz, jak coś mówię, to już nie mam tego takiego akcentu. A tam tak ładnie akcentowałam normalnie, aż jak włączyłam, to mówię, wow, kto to? A mówię, a, to ja! Bo głos też taki jest inny troszkę, jak się tak nagra właśnie na ten dźwięk. I taki miałam ostatnio takie wspominki, o którym Wam teraz mówię. Dzisiejszy dzień jest spokojny, zobaczymy, co będzie jutro. Nie miałam specjalnego tematu dla Was i powiem Wam, że spędzam tu czas tak spokojnie, powoli i już nawet tak się, bo przedtem to chciałam tak strasznie, żeby już w poniedziałek dostać, a teraz odpuściłam i mówię, zobaczymy, co będzie. Poczekam, jak wszystko będzie gotowe, jak wszystko się tam, wiecie, ułoży, to do mnie zadzwonią i ja Wam wtedy powiem, że powiedzmy jestem już, że już dostałam pierwszy lek. Zobaczymy, jak to się będzie cofać. No, długo wyczekałam, długo, bo już mamy, wczoraj 22, dzisiaj jest 23. 23 dni bez leków. Bardzo długo. Bardzo długo. Nie dziwota, że on tam, wiecie, szaleje we mnie. No ale jak na razie jeszcze mnie nie uśmiercił. Jeszcze mnie drani jeden nie uśmiercił. Więc zobaczymy. Zobaczymy. Będę Was, moi kochani, informować. Dzisiaj taki właśnie vlog bardzo skromny, krótki, bo widzę, tu patrzę na minuty, ale widzicie mnie, czuję się nieźle, nie tak może, żeby nic mnie nie bolało, tam mnie ciągnie, tam mnie, no, czuję, ale nie jest tak bardzo źle, nie jest tak bardzo źle. I no już bliżej niż dalej. Także cieszcie się ze mną, że już jest bliżej niż dalej. Który to dzień tygodnia będzie już nieważne, byle już doczekać do tego momentu, kiedy no będą mogli mi to podać. Długo to trwało, długo. No ryzykowne to było, ale taką drogę objęliśmy, bo mieliśmy do wyjścia dwie drogi. Albo właśnie zgodnie z wytycznymi z tych badań genetycznych, zgodnie z sugestią profesorów, szukać właśnie takiego innowacyjnego leku, który tutaj znaleźliśmy, albo
poddać się jakby tradycyjnej, starej metodzie, która za dużo nie działa. Może za dużo nie działa, ale w jakiś sposób hamuje. No, ale podjęliśmy ryzyko. Podjęłam ryzyko, że przez jakiś czas nie będę dostawać żadnych leków i po prostu wytrzymam. Na razie wytrzymałam. Co tam napsocił w środku? Czy się naprawi? Zobaczymy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Całuję. No i do następnego razu. Do zobaczenia. Moi kochani, do zobaczenia.